Choć niemal 34% swojego rocznego budżetu miasto wydaje na oświatę, to środki te nie przekładają się na jakość edukacji. Suwalscy ośmioklasiści i gimnazjaliści osiągają coraz gorsze wyniki. Tegoroczne osiągnięcia uczniów kończących ośmioklasową podstawówkę i gimnazja to nie dzwonek, ale prawdziwy dzwon na alarm. No niestety mamy w Suwałkach problem. Problem, który pogłębia się. Każdego roku mamy spadek jakości nauczania. I co z tego, że mamy ponad 70% nauczycieli dyplomowanych, czyli w ostatni stopień awansu zawodowego. Co z tego, że mamy Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, gdzie mamy zatrudnionych doradców metodycznych, konsultantów, którzy powinni wspierać i pokazywać właściwy warsztat nauczania. To nie działa, to nie funkcjonuje i to jest naprawdę już w tej chwili musimy jako samorząd podjąć jakieś działania i myślę, że zainicjuje takie działania, bo widzimy te doraźne jakieś nasze kwestie, które chcemy, realizujemy, no nie przynoszą żadnych efektów. Nie? I to nie jest tylko egzamin coraz gorszy gimnazjalisty i ośmioklasisty, bo też odstajemy. Oczekuję teraz na matury. Matury zawsze jako tako były u nas. Nie było źle, ale jak popatrzyłem na ranking perspektyw sprzed kilku miesięcy, jak widziałem nasze szkoły, które kiedyś tam były, a i tak każdego roku spadamy, to ja zadaję pytanie, co się dzieje. Wyniki testów ośmioklasistów z języka polskiego w szkołach białostockich przyniosły średnią 65%. W Suwałkach zaledwie 60%. Prawdziwy pogrom był na matematyce. W stolicy województwa średnia wyniosła 54%, a w Suwałkach o całe 10% mniej. Z języka angielskiego białostoccy ośmioklasiści uzyskali średnią 70%, suwalscy zaś 61%. Uczniowie żegnający się z białostockimi gimnazjami z języka polskiego uzyskali średnią 66%, z WOS-u 64%, suwalscy odpowiednio 64% i 59%. W matematyce młodzież gimnazjalna z Białegostoku uzyskała 50%, ale suwalska raptem 43%. W przedmiotach przyrodniczych wiedzę suwalskich gimnazjalistów egzaminatorzy ocenili o 6 punktów procentowych niżej niż białostockich. Prezydent Suwałk wprawdzie chce poczekać jeszcze na wyniki egzaminów maturalnych, ale już teraz widzi potrzebę dokonania diagnozy marnych efektów kształcenia, która stanie się punktem wyjścia do podjęcia próby poprawienia skuteczności edukacji. Dzisiaj nie chciał jednoznacznie ocenić, czy jego zdaniem winni są niechętni do nauki uczniowie, czy ich nauczyciele. Kiedy jednak patrzy się na oświatowe wydatki samorządu, miernej jakości kształcenia nie są winne pieniądze.